Auto wpadło do wody. Nie żyją trzy osoby. Auto wpadło do wody w Sawicy. Nie żyją trzy osoby. Trzy osoby zginęły w wypadku, do jakiego doszło w Sawicy niedaleko Szczytna w województwo warmińsko-mazurskim. Czwarta osoba odnaleziona żywa, informują strażacy. W czwartek wieczorem auto osobowe dachowało i wpadło do wody. Tuż przed godzina. 22.00 strażacy otrzymali wezwanie o wypadku, do jakiego doszło na trasie Szczytno, Witówko w miejscowości Sawica. Samochód po dachowaniu znalazł się w wodzie, powiedział tygodnikowi Szczytno, starszy kapitan Łukasz Wróblewski z komendy powiatowej PSP w Szczytnie. Z wody wyciągnięto trzy osoby. Mimo podjętej reanimacji, nie udało się przywrócić im czynności życiowych. Jak podają lokalne media, ofiary to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku OK 30-40 lat. Służby przeszukały rzekę i okolice w poszukiwaniu osób, które mogły jeszcze znajdować się w aucie. Czwarta osoba odnaleziona żywa, w szuwarach, 300 m od miejsca zdarzenia, podaje KPPS Peszczytno. Na miejscu pracowali m.in. ratownicy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Zolsztyna.